Radio Szczecin. Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin magazyn komputerowy Trącić Myszką. Laureat konkursów Popularyzator Nauki i Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Radio Szczecin. www.myszka.org. Magazyn Trącić Myszką. Witam wszystkich słuchaczy magazynu komputerowego Trącić Myszką, tych, którzy słuchają nas przy radiu, tych, którzy siedzą przy komputerze i korzystają z sieci i tych wszystkich, którzy będą słuchali potem podcastów. Dzisiejsze spotkanie dotyczy handlu internetowego i jest potroszę na specjalne życzenie słuchaczy, ponieważ już nieraz Państwo pytali, co tam ciekawego w handlu internetowym się dzieje, czy handel internetowy też w jakiś sposób odczuł kryzys. O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z Państwa i moimi gośćmi, a w studiu Polskiego Radia Szczecin w magazynie komputerowym Trącić Myszką goszczę pana Macieja Piotrowskiego. Witam serdecznie, panie Maćku. Witam, witam. Z firmy Komputronik i pana Kajetana Adamczaka. Dobry wieczór, witam. Pan Kajetan reprezentuje White Magic i będziemy dzisiaj o tych wszystkich sprawach rozmawiać. Przy okazji zapraszam do czatowania na www.myszka.org. Mamy nowy czat, to znaczy mam już go tygodnie, ale cały czas go jeszcze testujemy i mam nadzieję, że może nasi słuchacze podrzucą swoje sugestie, co można byłoby poprawić w czacie magazynu komputerowego Trącić Myszką. Jak powiedziałem, będziemy dziś rozmawiali o handlu internetowym, o kupowaniu w sklepach internetowych, a więc dzisiejszy program potroszę dla wszystkich, więc nie będzie tylko i wyłącznie techniczny, ale dla tych wszystkich, którzy być może przed wakacjami będą chcieli zrobić jakieś zakupy w sieci. Panie Maćku, czy jest kryzys, czy nie ma kryzysu w handlu internetowym? W handlu internetowym obecnie kryzysu nie ma. Ilość zamówień realizowanych przez nasz sklep cały czas rośnie i myślę, że dotyczy to całego sklepu, całej branży internetowej w Polsce. Gdy rozmawiamy na różnych spotkaniach z naszą konkurencją, oni również tego kryzysu nie odczuwają. Natomiast trzeba stwierdzić, że na rynku detalicznym troszeczkę kryzysu w tej chwili jest. Mówiąc o rynku detalicznym, myślę tutaj o salonach komputerowych. Natomiast na szczęście w handlu internetowym tego kryzysu tak bardzo nie widać. Panie Kajetanie, pan przed naszym dzisiejszym spotkaniem przeglądał jakieś dane, z których to wynikało, że wcale nie jest tak źle, jak to niektórzy do tej pory mówili. Znaczy tak, zaskakujące informacje dotyczyły właśnie sprzedaży w 2009 roku, sprzedaży w internecie. Znalazłem dane Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, z których wynika, że 2009 rok w porównaniu z 2008 to był wzrost sprzedaży rzędu 22%. Pamiętając, jaki był rok 2009, w którym był kryzys czy spowolnienie gospodarcze. Jak wszyscy mówili, że już jest tak źle, że jest gorzej, bardzo źle. Może, to tak? Internet miał ponad dwucyfrowy, ale spory, przypomnę, 22% wzrost sprzedaży. I plany na ten rok są nadal bardzo obiecujące. To oczywiście są prognozy, więc nie wiemy jeszcze, w jakim stopniu się sprawdzą. Ale one mówią, że kolejny wzrost będzie między 17 a 18%. Mówimy tutaj oczywiście o wszystkich branżach dotyczących sprzedaży w całym rynku internetu. Wszystkie branże dotyczące całej sprzedaży w internecie. Tak, to wszystko rzeczywiście potwierdza, że ten kryzys chyba już powoli się kończy, ale czy to wynika głównie z cen? No bo wiadomo, że w sieci ceny są generalnie niższe niż w świecie rzeczywistym i dlatego ludzie chętniej kupują w sieci i tam ten kryzys był mniej widoczny? Znaczy klienci są przyzwyczajeni, że z reguły w sieci jest taniej. To oczywiście nie zawsze jest prawdą. Natomiast cena nie jest wcale tutaj wyznacznikiem. To jest, bym powiedział, jeden z niewielkich argumentów i wcale nie najważniejszym. Jeden z najważniejszych rzeczy jest po prostu wygoda. Wygoda robienia zakupów w internecie. Gdy zaczniemy to porównywać z tradycyjną metodą robienia zakupów, często jeszcze wyjazdami rodzinnymi do centrów handlowych w weekendy, gdzie nie do wszystkich, a szczególnie do męskiej części rodziny, nie jest to przyjemna chwila. Internet możemy robić, właściwie zakupów w internecie możemy dokonywać w każdym momencie. Wieczorem, w weekend, w ciągu dnia, jak mamy nawet chwilę w pracy. Wiem, że pewne dane wskazują również na to, że spora część zamówień trafia właśnie w godzinach pracy, więc nie jest to dobra informacja dla pracodawców. Natomiast widzimy, że pracownicy chętnie korzystają z każdej wolnej chwili i pewne zakupy sobie dokonują. Więc to jest ta bardzo łatwa i przyjemna forma
łatwa i przyjemna forma dokonywania zakupów. Tutaj oczywiście bardzo duże znaczenie w rozwoju ma również sam system przesyłek, który jest coraz szybszy, coraz sprawniejszy. Coraz bardziej, powiedziałbym, rzetelny. Coraz rzetelniejszy, coraz tańszy. To jak gdyby też klient za to płaci. Oczywiście płaci za samą przesyłkę, nie za sam produkt. No i kupując coraz tańsze rzeczy w internecie, ma to sens zakupu w momencie, kiedy sama przesyłka również jest coraz tańsza.